Nie ukrywam, że to dla nas ważny dzień, jeżeli chodzi o to, co aktualnie dzieje się w sporcie koszalińskim. Cieszę się, że założenia i obietnice, które były składane przez prezydenta Piotra Jedlińskiego, szczególnie tutaj chciałem wrócić do obrad Okrągłego Stołu do Spraw Sportu, który był dużym wydarzeniem w Koszalinie, na którym przekonsultowaliśmy z całym środowiskiem sportowym, bo przypomnę, że to był Okrągły Stół, który trwał 2 dni, szereg wniosków, szereg postulatów zostało tam przez prezesów, działaczy sportowych zgłoszonych do realizacji przez Urząd Miejski w Koszalinie. I w ramach tych priorytetowych zadań zaczęliśmy te zadania realizować już, można powiedzieć, 1,5 roku temu. Pierwszym, najważniejszym zadaniem było zadanie odnowienia, przygotowania i przeprowadzenia generalnego remontu na hali sportowej tutaj w obiekcie przy ulicy Fałata. Mówię tutaj o sali sportowej, na której trenują nasi piłkarze ręczni, ale i także nasi koszykarze z zespołu MKS Żak. To się wydarzyło, ogrom pieniędzy został zaangażowany, inwestycja została zrealizowana. Drugim najważniejszym zadaniem, które zostało na Okrągłym Stole do Spraw Sportu przedstawione, zaakceptowane przez prezydenta i zgłaszane przez środowisko sportowe, była inwestycja dotycząca stadionu Gwardii Koszalin, miejskiego stadionu piłkarskiego, który jest w stanie, jakim jest. Minęło kilka lat od momentu, w którym Gwardia Koszalin po raz kolejny awansowała do wyższej klasy. Mówię tutaj o tym etapie, kiedy Gwardia grała w drugiej lidze ogólnopolskiej i wiemy doskonale, ile musieliśmy przygotowań, godzin straconych, godzin zaangażowania, środków finansowych, które były przeznaczone na to, by Gwardia mogła na tym obiekcie w ogóle rozpocząć rozgrywki w drugiej lidze. Wiedzieliśmy, że to jest etap tymczasowy i że ta tymczasowość oby nie trwała jak najdłużej. Wtedy zapadły te już decyzje dotyczące rzeczywiście gruntownego remontu całego obiektu przy ulicy Fałata, czyli wybudowania nowego boiska dla naszego miasta. Boisko po tych pierwszych konsultacjach, które odbyły się już kilka lat temu z założeniem około od 6 do 8 tysięcy, bo takie były postulaty, mówię tutaj oczywiście o widowni, o takim boisko, które by spełniało wymogi co najmniej drugoligowe, a i nawet pierwszoligowe. Założyliśmy, że ta inwestycja, która będzie kosztowała dosyć duże pieniądze, bo diszej wiemy, że to jest skala od 100 do 150 milionów złotych, musi być przeprowadzona w etapach. I to, co prezydent na początku swojej kadencji, tej kadencji, która się właśnie kończy, zapowiedział, że do końca swojej kadencji doprowadzi do tego, że pierwszy etap, czyli zaplanowanie, przygotowanie dokumentacji, projektów wydarzy się. Przypomnę, że Państwu przedstawiliśmy koncepcję. Ta koncepcja zakłada już projekt, który mamy z tyłu. Jest to oczywiście koncepcja projektowa, która później będzie przełożona na PFU, czyli już kompletny plan dotyczący funkcjonalności i pełnego zakresu użytkowania tego obiektu. Ta droga jeszcze przed nami, no ale głównym pierwszym etapem było wybudowanie boiska treningowego. Boiska, o które postulowało środowisko przede wszystkim piłkarskie. I tutaj dziękuję bardzo serdecznie za tą ideę, którą przeprowadził zarówno pan Burzak, wiceprezes Związku Piłkarskiego Województwa Zachodniopomorskiego, PZPN-u, ale i także prezes Gwardii Koszalin. To była taka wspólna inicjatywa i Gwardii, i Bałtyku Koszalin. Razem wspólnie te dwa kluby, razem z miastem starają się o nowy obiekt. Dzięki naszym zadaniom i naszym priorytetom myślę, że doszliśmy do wspaniałego efektu, którym jest informacja, która przyszła pod koniec ubiegłego tygodnia o dofinansowaniu w kwocie 8 milionów złotych z programu Polski Ład środków na budowę tego boiska dla naszego miasta. Koszt całej inwestycji to ponad 8 milionów 750 tysięcy. Mamy 9 miesięcy na to, żeby rozpocząć tą inwestycję, a projekt zakłada wybudowanie tego obiektu w roku 2024 i w tym momencie i w tym okresie musimy się zmieścić. Oczywiście będziemy robili wszystko, dofinansowanie nie ma co ukrywać, jest znaczne, bo to jest bardzo duże dofinansowanie.
udziałowo w porównaniu z tym, co miasto będzie musiało angażować i za to chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Cieszę się, że ta inwestycja w pierwszym etapie będzie miała miejsce na terenie naszego miasta. Cieszę się, że możemy stanąć przed mieszkańcami Koszalina, szczególnie kibicami sportowymi i powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa, które daliśmy w kampanii. Drugim etapem po wybudowaniu tego boiska oczywiście będzie moment zagospodarowania tego terenu i budowa nowego boiska pełnowymiarowego, sportowego, miejskiego, między innymi na którym będzie grał Klub Sportowy Gwardia Koszalin. Po pierwsze, my jakby z prezesem Gwardii głównym naszą nicią niezgody było właśnie to boisko, trawiaste. Tak jak tutaj prezydent wcześniej mówił, mamy Klub Bałtyk i Klub Gwardia. Mamy dużo grających, dużo grup. Każdy z tych klubów ma ponad 26, tak dobrze mówię, 26 swoich drużyn i te wszystkie drużyny tutaj grają na tych obiektach. Niestety obiekty trawiaste mają to do siebie, że one są zależne od pogody, od słońca, od deszczu i często wyglądają tak w tych polach bramkowych, często wyglądają tak, że no w tym momencie nie możemy na przykład grać, zabraniamy i tutaj często się sprzeczamy tutaj z prezesem, że nie ma gdzie grać, więc wszystkim nam bardzo, bardzo zależało na takim drugim euroboisku, jak mamy na Bałtyku, bo wtedy te boiska trawiaste są odciążone. ZOS już w tamtym roku zaplanował około 150 tysięcy złotych, tyle wydaliśmy na dokumentację. Mam już w tym momencie w ręku dokumentację z pozwoleniem na budowę na boisko, pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Ta dokumentacja obejmuje również kompleks szatniowo-sanitarny, czyli będą szatnie dla zespołu gospodarzy, dla gości, będą szatnie dla trenerów, będą wiaty dla zawodników rezerwowych. Całe to boisko będzie ogrodzone, oświetlone, będzie nowa, będzie też nagłośnienie, zaprojektowane są całe ciągi komunikacyjne. Myślę, że tak jak, jeszcze trybuny na dwie trybuny, jedna 150 osób i druga 150 osób, więc myślę, że to już będzie takie naprawdę bardzo nowoczesne boisko, nawet z raszaczami, ponieważ w tej chwili w nowej technologii te boiska ze sztuczną nawierzchnią się zrasza, żeby się mocno nie nagrzewały. Wielka duma, radość z tego, że doczekaliśmy tego momentu i te tak zwane euroboisko, czyli boisko z naszą sztuczną w Koszalinie powstanie, drugie po tym na ulicy Andersa na Bałtyku. To było wiele lat czekania, wiele lat naszych nadziei, no i doczekaliśmy się. Potwierdzę słowa pani prezes, że czasami ta niezgoda między nami występuje, jeśli chodzi o użytkowanie boisk, bo ich jest za mało. Mamy dużo młodzieżowo-dziecięcych, to jest kilkanaście meczy co weekend, to te drużyny muszą trenować. Dochodzą turnieje jeszcze, które dla dzieci młodszych są rozgrywane weekendowo czy w tygodniu nieraz. I ciągle są problemy, ponieważ no, brakuje boisk, brakuje szatni, więc takie boisko z kompleksem szatniowym jest niezbędne, bardzo nam się przyda, pozwoli rozwijać klub, rozwijać w tym wymiarze takim i myślenia o wyższych ligach, bo tu pan prezydent wspomniał o drugiej lidze gdzieś tam docelowo, pewnie, że chcemy wrócić do drugiej ligi na poziom centralny, żeby Koszalin miał ligę ogólnopolską, piłkarską, ale też ważne jest też całe szkolenie młodzieży, dzieci. Tu jest kilkuset adeptów piłki nożnej i dla nich trzeba te boiska i te obiekty szykować i z tego właśnie się bardzo cieszymy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy tu przyłożyli rękę, którzy zaangażowali się i te pieniądze się pojawią, także oby to było prędzej niż koniec przyszłego roku. Każdy miesiąc będzie ważny, bo to jest każdy miesiąc już wcześniej do użytkowania. Także jeszcze raz dziękuję i cieszymy się i do zobaczenia na boiskach.